Witam Szanowni Państwo. Ja jestem zaskoczony tak dużą frekwencją na spotkaniu, gdyż że jest więcej osób niż krzeseł. Dziękuję dla wszystkich mediów, które chciały zaszczycić nas swoją obecnością. To jest szczególna chwila. Dlaczego? Między innymi wszyscy widzimy, Szanowni Państwo, co dzieje się na wschodniej granicy. Jesteśmy teraz w Polsce, w mieście przygranicznym. Więc mamy tutaj szereg działań, jak powiedział, można powiedzieć, bezpośrednio. Mamy wojnę hybrydową na naszej wschodniej granicy. Czym jest Combat Alert? Od tego byśmy zaczęli. Jest to Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju Combat Alert, która posiada tak zwane oddziały terenowe, czyli organizację proobronną, która stricte współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej i jej funkcjonowanie jest uregulowane dwustronną umową proobronną z Ministrem Obrony Narodowej. Combat Alert i Terespol. Co mają wspólnego w tym momencie? W Terespolu funkcjonują tak zwane klasy certyfikowane, które wspiera resort obrony narodowej i w ramach tego wsparcia również jest realizowana umowa proobronna naszej organizacji z Ministrem Obrony i wspieramy proces dydaktyczny klas mundurowych, jak i również prowadzimy działalność rekrutacyjną do organizacji proobronnej. Co powstaje w Terespolu, a związane jest z Wami? Powstaje tak zwany Ośrodek Szkolenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju Combat Alert w Terespolu, czyli przestrzeń dydaktyczna, która można przy współpracy z wojskiem wykorzystać w procesie edukacyjnym klas mundurowych i organizacji prorodnych. Powstanie z jednej strony poligon z polem namiotowym, torem szkoleniowym, z drugiej strony powstanie przestrzeń magazynowa z salami dydaktycznymi i te prace już się rozpoczęły. Miasto Terespol od kilku lat tak naprawdę jest związane ze służbami mundurowymi. Dzisiaj mamy te trudne czasy, gdzie wojsko jest widoczne, praktycznie nasze Wojsko Rzeczypospolitej Polskiej jest widoczne w Terespolu, jest widoczne wzdłuż granicy polskiej województwa lubelskiego i podlaskiego. Niestety sytuacja jest trudna i ja z tego miejsca chciałem jeszcze raz podziękować naszym służbom mundurowym, wojsku, Policji, Straży Granicznej za obronę naszych granic. I wierzymy głęboko wszyscy, również mieszkańcy Terespola, dziękują za to, że mundurowi bronią naszej ojczyzny, czyli tym samym naszych gospodarstw, naszych domostw. Dzisiaj podpisanie umowy, która dużo zmienia, jeśli chodzi o Terespol i o możliwości samego Terespola, również możliwości wykorzystania czasu wolnego dla młodych i nie tylko. Jest to kolejny etap bardzo takiej ścisłej, wspaniałej współpracy ze służbami mundurowymi, zarówno z wojskiem, bo współpracujemy z 18. Dywizją Zmechanizowaną z Siedlec, jak też z organizacją proobronną Combat Alert. Nie doszłoby do dnia dzisiejszego, a myślę, że następne dni, następne miesiące przyniosą wspaniałe inwestycje, które będą przede wszystkim służyć dla naszej młodzieży, bo warto jeszcze raz zaakcentować, że dzięki tutaj współpracy z panem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorzem Biereckim, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariuszem Stefaniukiem, współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej mamy klasę mundurową, którą bezpośrednio patronat objął Ministerstwo Obrony Narodowej, natomiast bezpośrednią opieką otacza 18. Dywizja Zmechanizowana z Siedlec generała Jarosława Gromadzińskiego. Dzisiaj mieliśmy okazję podpisać akt notarialny, czyli przekazaliśmy dwie działki, tam jest właściwie więcej tych działek, ale na dwóch obszarach scalonych. Jeden obszar, tak zwana Stara Orężadziarnia przy granicy ulicy Fortecznej Żeromskiego. Tam już w tej chwili, wcześniej użyczyliśmy tę działkę organizacji proobronnej. Trwają już właściwie inwestycje. 13 serdecznie zapraszamy. Będzie ten moment, który upamiętnia wprowadzenie stanu wojennego 40 lat, rok 81 grudzień. Sam pamiętam, mając 14 lat, jakie to były smutne wówczas i wiele znaków zapytania stało przed narodem polskim, co dalej będzie z naszą wolnością i z nami. Właśnie To nastąpi dzięki współpracy z organizacją Combat Alert, z naszą armią, 18. Dywizją. Natomiast w przyszłym roku na styku ulicy Alei Marzeń i ulicy Kraszewskiego będzie duża inwestycja, będzie od podstaw budowany poligon, właściwie miejsce do szkolenia młodzieży, żeby nie rozumieć tego w sensie poligonu wojskowego. To nie będzie poligon wojskowy, to będzie poligon natury logistycznej, szkoleniowej dla młodzieży, nie tylko z Terespola, nie tylko z naszego wspaniałego liceum akademickiego, ale również dla młodzieży, myślę, że z terenu nie tylko województwa, ale i całego kraju. I ja powiem tak, z tego miejsca chciałem podziękować, wielokrotnie to czyniłem, ale nigdy nie za dużo podziękować dla osób niezwykle życzliwych dla naszego miasta. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, już nie wymieniając nazwisk, bo to uczyniłem wcześniej. Pan generał Jarosław Gromadziński w pewnym momencie powiedział, że miasto Terespol jest miastem dywizyjnym i to nie wynika tylko z geopolitycznego położenia miasta, ale również z tego, że nasi mieszkańcy, uczniowie są żywo zainteresowani współpracą ze służbami mundurowymi. To drugi ośrodek w Polsce po Mazurach. Tak, drugi ośrodek w Polsce po Mazurach. Aktualnie mamy w naszej organizacji priorytet powołania tego typu obiektów na całej ścianie wschodniej, czyli Mazury. Taki obiekt już funkcjonuje. W Państwa województwie z dniem dzisiejszym został formalnie pozyskany, zakupiony grunt na ten cel. W ciągu 24 miesięcy uruchomimy i jeżeli chodzi o Podlasie i Podkarpackie, aktualnie prowadzimy już daleko zaawansowane rozmowy celem właśnie utworzenia podobnych placówek, czyli to jest ten pierwszy etap tworzenia przede wszystkim na ścianie wschodniej. Do kogo są skierowane te ośrodki? Kto będzie mógł tam przebywać, uczyć się, szkolić i jak takie szkolenie będzie wyglądać? Ośrodek jest skierowany przede wszystkim do klas mundurowych współpracujących z resortem obrony narodowej i organizacji proobronnych, członków organizacji proobronnych, a członkiem organizacji proobronnej może stać się każdy, kto jest obywatelem naszego kraju, ma skończone 16 lat. Zapraszamy w nasze szeregi, wystarczy odwiedzić stronę www.combatalert.com, wypełnić formularz rekrutacyjny, oficer prowadzący skontaktuje się, a członek organizacji proobronnych ma wiele przywilejów. Z jednej strony może funkcjonować w mundurze Wojska Polskiego. Z drugiej strony resort obrony narodowej wspiera takie osoby i wysyła na specjalistyczne kursy. Raz do roku członkowie naszej organizacji również mają przekazane nieodpłatnie sprzęt wojskowy, a jeżeli ktoś stwierdzi, że chce się związać z mundurem, czyli z organizacji proobronnej chce się związać, powiedzmy, już z regularną armią, to będąc członkiem tego typu organizacji, certyfikowany przez ministerstwo, która jest uregulowana w postaci dwustronnej umowy proobronnej, w procesie rekrutacyjnym, choćby do Wojsk Obrony Terytorialnej, będzie traktowany priorytetowo. Cały czas ten ośrodek będzie rozwijany. Tutaj była też mowa o tym, że powstanie strzelnica. Tak, oczywiście mówimy, szanowni państwo, o strzelnicy pneumatycznej, która w żaden sposób nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Mówimy oczywiście o tego typu obiekcie, tak zwanym o killhouse'ie, który jest zaplanowany tutaj w ramach tego obiektu, w ramach konsultacji z mieszkańcami. On był ten projekt pokazywany, spotkał się z bardzo dużą aprobatą i tego typu przestrzeń będzie tworzona w ramach poligonu, który będzie funkcjonował przy ośrodku. To dobra współpraca z miastem Terespol i wynik tej współpracy. Tak, zgadza się. Współpraca jest bardzo harmonijna. To wynika oczywiście z jednej strony z otwartości burmistrza miasta Terespol, z drugiej strony tutaj chcę również podziękować lokalnym politykom, w tym wypadku panu Dariuszowi Stefaniukowi, ale również i wsparciu tutaj resortu dla tej naszej inicjatywy, bo chcę przypomnieć, że decyzją ministra obrony narodowej został przekazany transporter opancerzony na pomnik 13 grudnia, który będziemy odsłaniać, a więc bardzo się cieszymy i to też jest taka fajna kropka na i tej naszej społecznej inicjatywy, bo chcę zaznaczyć to, że budowę pomniku to jest inicjatywa mieszkańców Terespola, która została wsparta przez oddziały terenowe Combat Alert. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że mogę być na tej uroczystości, na uroczystości podpisania aktu notarialnego przekazującego już tak formalnie teren dla ośrodka szkolno-treningowego organizacji Combat Alert. I chciałem powiedzieć, że gdyby nie decyzje ministrów obrony narodowej naszego rządu, No dzisiaj może byśmy się nie spotkali, bo przypomnę, że za naszych poprzedników to właśnie jednostki wojskowe były likwidowane po tej części naszego kraju, po tej stronie Wisły.